Ale czemu ty to dziad... Co przecież to jest? To nie moje, a poza tym dlaczego tak naszyfiłeś tutaj? Ej, co to jest za szajs? Gonią mnie. I patrz teraz, co się dzieje. O kur... Nego. O! No i mówiłem, że będzie strzelał! Wow! No podpali mi tradera! Ale przecież on zniknął gdzieś wcześniej! Podpali mi handlarza koksem! Oj, stafy! Uuu, się sypie! Oj, 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 już czuję ten exp! Oboje do ciebie napieprzają! Uważaj! No co? Klepię go! Klepię go! Siemaneczko moje mordeczki, z tej strony Szalikan. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. A to jest seria Minecraft, którą gram razem z Maćkiem oraz Foxim i próbujemy przejść bez żadnych modyfikacji grę na normalnym poziomie trudności. Ale dla nas oczywiście nie jest to normalny poziom trudności, ponieważ jako speedrunnerzy byśmy się nie sprawdzili, ponieważ jest to już nasz chyba 40 dzień w tej grze, a nadal gry nie skończyliśmy. Jednak mam nadzieję, że bawicie się świetnie, a żeby temu oczywiście dać symbol, możecie zostawić lajka pod tym filmem, żeby było nam miło. No oraz zwiększyły się zasięgi tego materiału, dzięki czemu oczywiście więcej osób będzie mogło obejrzeć tą fantastyczną serię. Ja dziękuję wam bardzo z góry. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym przypomnieć, że sponsorem dzisiejszego materiału jest Instant Gaming, sklep internetowy, w którym możecie sobie kupić gry wszelkiego rodzaju i na każdą platformę w dobrej cenie. Ja na ten przykład ostatnio kupiłem sobie Minecrafta dla Maćka i dzięki temu możemy w końcu grać razem i tworzyć nową serię na kanał, która swoją drogą mam nadzieję, że wam się podoba. Strona podlicza wam od razu, ile zaoszczędziliście na każdym zakupie, dodatkowo posiada fajną wtyczkę, dzięki której będziecie zawsze na bieżąco z cenami na popularnych stronach, takich jak na przykład Steam. Nie macie kasy na gry, co? Nic nie szkodzi, bo teraz organizowany jest już drugi giveaway, dzięki któremu jesteście w stanie wygrać dowolną wybraną przez was grę w sklepie. Ostatnim razem wygrał Leonardo, który wybrał sobie gift kartę na Xboxa za 50 euro, także gratuluję. A teraz szansę, by wygrać masz ty, mój drogi widzu, także jedyne co musisz zrobić, to kliknąć w link w opisie na dole, polubić sociale Instant Gaming oraz moje i gotowe. Zajmie ci to chwilę, a masz szansę wygrać grę o wartości kilkuset złotych, albo Minecrafta, jeśli jeszcze go nie masz. To tyle z mojej strony, zapraszam do materiału. Cześć, Maciek. O, Maciuś, cześć. Dzień dobry, cześć. Ja cześć, Maciuś. Coś nie tak z twoją głową już, bo tak stałeś cały czas i się patrzyłeś tylko na wplos i nic więcej. Bo ja do tej buzi mówię na niebie, bo tam moi widzowie są, oni tam patrzą na mnie cały czas i ja, wiesz, z nimi rozmawiam. A, to pozdrawiam. No, pozdrawiam, też, czy coś. Maciek, słuchaj, dzisiaj musimy zabić endermany. Dzisiaj zabijamy endermany, farmimy ich oczka i robimy te magiczne główienko, które sprawi, że będziemy mogli znaleźć portal. Mamy 4 enderperły, dobra, to jest dalej mało. Musimy tego znaleźć więcej. Poczekaj. No. Weź mi to na plaw, dziękuję. Co to jest? Co ja weź jestem? Mi to na plaw, poproszę. Rozpierdzielator? Proszę mi naprawić to. Rozpierdzielator ci mam naprawić? Dobra. No, zapytałem się tylko, czy naprawisz i plosie. Okej, dobra. No. Nie ma problemu najmniejszego, proszę ja ciebie, to jest twój miecz, niech ci służy. Dziękuję, zaraz zobacz, kubka Maciusia. Nie, zobaczyłem, że mojego rozpierdolonego zmieni być na kubkę Maciusia. Ja nie wiem, o czym ty mówisz w ogóle. Ja już tobie więcej nie daję siekier do lubienia. Ale o co ci chodzi, stary? No, ale o co ci kaman, ty? Wiesz co? Masz, dam ci tarczę. Trzymaj tarczę. Masz, jesteśmy kwita. Ja sobie muszę nową mi tak zrobić, bo ta jest zepsuta. Ja pierdolę. Tego inaczej się nie da skomentować, no. W ogóle, gdzie ja mam hełm i nogi? No, to dobre pytanie. O kurde, ale się mi popsuł dzir cały. Mi tak samo właśnie. Masz, naprawisz mi to. No, jak to naprawię ci to? Proszę. Jakie gówno, to się nie opłaca naprawiać takiego dziadostwa. We, bo ja tu... Ej, w ogóle, dlaczego? Ja teraz... Nie! No jak ja głupi jestem, ja teraz mojej exp marnuję na to, zamiast... Ja pierdzielę w ogóle, ja... To expa tracisz, dlatego ja straciłem wcześniej. Czemu złotą? No, złota jest do innej dupy, ona się psuje. Ja ci buty zrobię. Masz, no, buciki. No właśnie, buciki potrzebuję. O, dziękuję. Papusie zajebistości. Ważne, że masz gacie, jak ty wyglądasz w ogóle. Ja jestem luźno kolorowy, widzę. O. Wszystko na jednym mam. I teraz mam takie pytanie, nie? Bo cały czas przeciąg wiedziałem, że skądś czuję, że po plecach, normalnie po moich koziomkach. No i dlaczego tutaj nie ma jeszcze siby? A to jest rebound. To jest tylne wyjście, jak Foxy chce uciec, żeby, wiesz, wyjść tyłem w nocy, żeby nikt go nie widział, że z nami mieszka. Okej. Okay. To wtedy się wykrada. No tak, tak, tak se tłumacz właśnie, że tak jest. Przepraszam, ty, mojego konika trzeba dosiąść.
Twój konik był dosiadany, spokojnie. No właśnie, ja jedzonko potrzebuję. Ty za dużo jesz ogólnie, masz to. Nie, wcale, że nie. No za dużo jesz. No No jak i co? Jeszcze no to masz. Poczekaj. No masz. No, ale po co? Ja nie, kurwa, co to jest? Ale jedno. Poczekaj, ty myślisz, że 3 jedzenia mi wystarczą na taki trip? Na jaki trip? Nawet nie wiesz, co będziemy robić. Weź mi, Foxy, sypnij jedzenie. To nie jest jedzenie. Nie wygląda jak jedzenie. Masz, dobra, bo chciałem z nim się targować, ale widzę, że twardy z niego zawodnik, to nie miałem podjazdu. Czemu mu dajesz jedzenie? Oddawaj to jedzenie. Jeszcze to jest surowe, musisz to upiec. Oddawaj. No właśnie, ja nie to jeszcze mi. Muszę upiec. Nie oddam. Daj. Nie oddawaj. A, bo nie ma jedzenia już się, tak? Mam jedzenie. O, co mi zabrałeś, ty? Co mi zabierasz? No, czekaj, co ty mnie bijesz? Co mi zabrałeś jedzenie? Co? Jakie jedzenie? A, szybszy byłem. Nie rozumiem. Jeszcze mi zabiera jedzenie. No ja, dobra. A co, nie masz szybkiej rączki? Nie masz szybkiej rączki? No nie mam tak szybkiej jak ty. Tata z taktyki. Chodź, Fox, idziemy spać. Jak spać? A łóżko jest? Łóżka nie ma dla Foxiego. Co mi łóżko zabrał? No dobra, ja to wiem, bo chciałbym zrobić bum w piekle. Już się kładę. Maciekowu mówi spich. Co to jest spich? Maciek, no. Twoje gówno się rozprzestrzeni na naszym chodniku. Co? O? No. O czym ty mówisz? Zobacz, korapszyn się rozprzestrzeni. Ale czemu ty to dziad... Co to jest? To nie moje, a poza tym, dlaczego tak nasyfiłeś tutaj? Ej, co to jest za szajs? Nasyfiłeś. No nie możliwe, że to usuń. Nie było, przecież widzowie mnie oglądali od samego pierwszego odcinka. Nikt cię nie ogląda. Ani razu tu nie kłam. Ja cię odsubowałem. Nasyfiłeś. Ty nawet nie zasubskrybowałeś mojego kanału. Największy, który by zasubskrybował, to jest ten. Jak on ma? Ten, Admiros. Ten Admiros? Czy jakiś Admiros dwoma subami? Ej, Foxy, co to jest za gówno brązowe? No. Jak się tego pozbyć? Nie. Jak nie? A co ty mi tu budujesz? Ty ta ziana chcesz teraz oszukiwać, czy co? Dobra, chodź, idziemy z tego gaju wątpiego. Zostaw Foxy'ego w jego świecie, idziemy. My robimy porządne rzeczy. Baw się co samemu, wy robicie? Tam. Gdzie jest portal? Na dachu teraz. Portal, pytam się. Ej, może się głośniej zrób na tym Discordzie niż... No nie, ale drzery ja w ogóle do tego mikrofonu. Gdzie tu wejść do tego góry, bo zaraz się frustruję. No to nie wiem, nie ma. Jak nie ma? Robiłem ostatnio modernizację portalu i akurat wyszliście z piekła i się portal nowy pojawił na dachu. No co ja mogę, że takie upośledzone jesteście, no. No to ty jesteś upośledzony, na dachu zrobiłeś portal do piekła, no jak można być takim upośledzonym? Zrobiliście. A my teraz mamy jak NPC-ki i nie wiemy, jak tam wejść. Maciek, trzeba misja zrobić tam schody po prostu, nie? Wykop płotek z tyłu domku i przejdź. O. Sam jesteś płotek. Żebym ja w swoim własnym domu nie mógł wejść do portalu jak człowiek. Foxy, ty nam psujesz przygodę życia. Ty nam przygodę życia. Ty nam przygodę psujesz. No. Dobra. Ej, stary, ja w ogóle obczaiłem sobie, jak zrobić ekspiarkę w piekle. No. No i patrz, i robimy to teraz. Pyk. No co jest, kurde? Kuziłeś go. Że klocka... postawiłeś coś na jego telenie. Klocka postawiłem. Małpo jedna, czy tam świnio. Dobra, prawie ekspiarka jest. Eks leci. Czekaj, ja robię ekspiarkę. Jak się robi taką zapadnię, którą można klikać? 6 desek. O kurde, mam za mało drewna. Fuck, dobra, czekaj tu, Maciek. Zaraz wracam. No chyba właśnie nie wchodzisz na świat realny portal niszczy. O, dzień dobry. Dobry timing, widzę, Szali. Foxy, ty jesteś zwanem totalnym. Kurde, ja próbuję się pozbyć tego gówna. Czemu ja na dachu wszystko sraz? Ej, widziałeś, co tutaj jest? Ej, tego nie było tutaj. To co to jest? Ej, no przecież byliśmy z prawej strony delikatnie. Nie, no tu byliśmy, bo tu granit jest w ogóle, ktoś tu rzucił jakieś klocki, widzę. Ty tu byłeś, bo ty tu budowałeś, bo glowstone'a zbierałeś. Poczekaj, to ja błądziłem wcześniej po świecie, jak szukałem miejsca do teleportalu, a to było tutaj. I teraz tak. Cyk. I uwaga, i teraz robimy tak. Patrz na to, patrz na to, chłopie. Nie? Cyk. Oj, nie wiem, czy zjebałem to chyba. Zaatakuj jakąś świnię i biegnij tu, ja ci otworzę drzwi. Tylko przeskocz nad tym. I biegnij tu. Hej, Szalikan, gonią mnie. I patrz teraz, co się dzieje. O kurde.
Dobra, to dupy ta ekspiarka jest, no nie, nie umiem budować, no proste, no. Dobra, nie ma żadnej świni. Świnie się skończyły. Pół odcinka buduje to gówno. On był z tej strony, czy z tej drugiej strony był ten las zielony? Nie wiem. Z tymi Endermanami? Ja już nie kojarzę, bo mi tak krążyliśmy. Widzę, widzę, popatrzę na niego, ryj. Ty pan, jak zaagrował się? Wow. Buduj domek, buduj domek. Klepaj go, klepaj go. Dobra. Portal do telety robisz? Fortnite. Poczekaj, bo on jeszcze przyjdzie po ciebie. No, teraz nie chce przyjść. Ty, gdzie on jest? No pewnie się steleportował, bo to tylko ty. Jest taki gościu, że on ci strzała da i ucieka, nie? A, ale on mógł umrzeć, bo ja mam ten miecz zaklęty ogień. On się chyba podpalił i jak się teleportował, to może zginął od ognia. To w celu zabawy z takimi gościami. Ej, właśnie! Weźmy złoto, chodźmy do nich, potrajdujemy. Dobra, ziomuś, mam złotko. I myk do dziury. No, wepnij go. Dobrze, dobra, gdzie jest? Ej, uważaj. Weź zabitego latającego. Bądź... Ale nie strzela nas przecież. Ale zaraz zacznie. Dobra, nie wiem, czy ten jeden, ja, ten zniknął. Jeden pewnie wystarczy. Jak zniknął? No zniknął. To już zniknął. Pal mu rzucam teraz tego dziadostwa. Dawaj mi tu stafy X-y. Lego. O, no i mówiłem, że będzie strzelał. Wow. No podpali mi tradera. Ale przecież on zniknął gdzieś wcześniej. Podpali mi handlarza koksem. Nawalaj tam do tego. Kolejny jest, patrz, kumpli przyniósł. Ej, ja tego drugiego nie widziałem. Gdzie? Ja się bij nie palę ich, nawet. Bij ich, idź ich bij. Masz ich zabić. O, tylko wyżej. No czekaj, bo mam lagi, ja tak grać nie mogę. Ja przecież tego tapić nie mogę, no weź to. Ale czemu tam biegniesz, debilu? Przecież podpalisz. No podpalisz typa, idź że stamtąd. Zabiję nam tą świnię i tyle będzie. Oboje do ciebie napieprzają. Uważaj! No co? Klepię go! Zabiłem go mieczem! No co? Jakżeś spłonął, ty deklu! No przecież mówiłem, że lagi mam. Ja nie wierzę w ciebie. Enderperły poszły. Nie! Zostaw mi tradera! Zostaw mojego świniaka. Chodź tu szybko. Ała. Ależ to jest irytujące. Już biegnę do ciebie, już widzę jak cię atakują. Biegnie świnia do ciebie kolejna. Okej, okay. Porobione. Już biegnę. Masiakla, co tu się wydarzyło? No mówiłem ci, że miałem lagi dziwne. Ła! Ej, on ubrał! No bo nie masz złota na sobie, on ubrał twoje gacie! No nie! Rany, Julek, co weź ci się wyprawia? Weź żeby lepiej oddał itemy, bo nie będę tak z nim gadał. Spoko, zabijesz go, jak tylko się skończy złoto. 1 hour later. A ten dalej rzuca tam rzeczy? Ile żeś tego narzucał, ciomek? Ej, uważaj, odsuń się od niego, bo ty dalej jesteś, wiesz, w strefie zagrożeń. Nie! Nie! Chciałem odzyskać. Nie, ty jesteś głupi, nie? Jesteś turbo dzban, nie? Idziesz teraz na Endermany. Mi się wydaje, że to tutaj gdzieś jest ten zielony gówno las. Idziemy bić te Endermany. O, o, ale nie, to jest ten mały. Dobra. O nie, czekaj, szczyla, klepaj ją. Dawaj, dobrze. I myk. O. Się zaśmiałem z ciebie sam. No kurde. Co jest? Gdzie on znikł? No mówiłem, że znikają. To, co się dzieje? O, i teraz mamy dwóch, i teraz będzie dwa razy szybciej. Fajnie, już tam widzę enderperły są kolejne. O, kolejne rzucił, ale sztos. Kurde, Maciek, oszukaliśmy system, nie musimy walczyć z endermanami. Oj, stafy, się sypie. Oj, już czuję ten exp, idą. Jak ich robi bambuk. O, jeden odpuścił. O kurde, jeden odpuścił, dobra, to tego doprowadź. O! To tak nie może być. Jest! Nice. Jest! No ale pięknie teraz mamy tutaj. Chłopie, ale tu jest przedmiotów, nie? Ja muszę sobie zrobić czyszczonko ekwipunku. Jak tam wskoczę. Mają tam jeszcze to złoto? Oj, chyba im się skończyło złoto. No, chyba się skończyło. Dobra, czyli mamy wszystko. 11 enderper mamy. O, jak się rzuciły, wow! Co jest? Dobra, czekaj. Obserwuję. Patyki, co to jest? Butelka wody, żelazo. O, 6 taki. Okej, mamy 11. No to tak dupy nie urywa, jak to mówię.
Nie ma wychodzenia, wy tam zostajecie. Jak skacze. Jak wierzga. A i mam dużo miksturek ognioodporności, zarąbiście. Będziemy odporni na ogień. Okej. Okay. Stary, mam to. Widzisz to? To co, czym mam? To jest oko Saurona. Ono nam wskaże, gdzie mamy się udać, żeby zabić smoka. O! Tak. Pokaż mi to, daj mi to do rączki. Ale nie rzucaj, nie klikaj prawym przyciskiem, bo zepsujesz. Dobra. A nam wszystkie są potrzebne. Teraz co muszę zrobić? Nic nie rób! No. Nie wiem, czy wiesz, nasza historia, nasza przygoda pomalutku zbliża się do końca. Mamy 15 ender oczu. Oka. Oczu. I będziemy mogli iść zabić smoczka. Także dziękujemy za dzisiejszy odcinek i widzimy się w następnym odcinku. Już nigdy! Wow, tak jest! Fabułę na tym, że zdobyliśmy tylko i zostawimy do przyszłego roku. To be continued. 2023. O, pięknie. Tak jest, moi kochani. Nie zapomnijcie zostawić lajka w górę oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Możecie udostępnić też ten filmik waszym znajomym, jeżeli uważacie, że ta seria jest bardzo fajna i ucieszyłoby ich to, żeby to sobie zaczęli oglądać. No, bo mnie na przykład to cieszy bardzo, nie? Ja sobie zawsze oglądam tą serię, bo jest taka mega fajna. Prawda, Maciek? Ty też oglądasz cały czas gameplay z Minecrafta. Ty cały czas oglądasz gameplay z Minecrafta. Czemu się wpierdzielasz? Idzie mi sobie z tym krzywym ryjem. No, także dziękuję bardzo. Następny odcinek, lecimy na smoka. Pewnie dostaniemy wpierdziel i się wrócimy, ale przynajmniej znajdziemy portal, tak mi się wydaje. Bo, no i tyle. Cześć, bajo!